No, był to dla nas zupełnie nowy format, w którym mieliśmy okazję uczestniczyć, czyli siatkówka śniegowa. Natomiast uważam, że spisaliśmy się znakomicie. Potrafiliśmy stworzyć bardzo dobrą atmosferę razem z całą drużyną. Ja się bardzo cieszę, że miałem okazję poprowadzić ten zespół jako kapitan. Natomiast uważam, że cały zespół wykonał bardzo dobrą pracę. Każdy zapracował na to, że udało nam się dzisiaj wrócić tutaj ze złotem do kraju. No i mamy nadzieję, że może kiedyś jeszcze uda się powtórzyć taki turniej w siatkówce na śniegu. Natomiast skupiamy się teraz w przygotowaniach dalej w siatkówce plażowej i trzymajcie kciuki. Przygotowania do tej imprezy wyglądały w ten sposób, że najpierw przygotowywaliśmy się na hali z piaskiem. Później półtora tygodnia wychodziliśmy na dwór, żeby trochę poczuć tą chłodniejszą temperaturę. Niestety nie mieliśmy warunków takich, żeby był śnieg, więc przygotowaliśmy się na trawie. Najpierw w korkach, później zrezygnowaliśmy z korków, żeby trochę wymusić ten poślizg, którego spodziewaliśmy się na śniegu, więc graliśmy w adidasach na takiej lekko mokrej trawie i próbowaliśmy poczuć, bo chyba poza tym, co powiedział Kuba, ta różnica, że z trzech zawodników, to jednak nawierzchnia. Było bardzo ślisko i zawodnicy musieli zmienić sposób poruszania się i to było chyba największą trudnością. Był to swego rodzaju dla nas eksperyment, bo nie mieliśmy do tej pory do czynienia z graniem na śniegu. Zupełnie inne podłoże, więcej zawodników niż w siatkówce plażowej, więc ciekawa dość odmiana. Myślę, że dość interesująca i chyba dająca dość sporo przyjemnej gry, z tego co przynajmniej ja zauważyłem, że troszeczkę to wyglądało inaczej niż w siatkówce plażowej. Te akcje były dużo szybsze, troszeczkę bardziej atrakcyjne. Co wynieśliśmy? To ja powiem od strony trenerskiej. Uważam, że z siatkówki na śniegu można wynieść bardzo dużo takich fajnych rzeczy, jeżeli chodzi o młodzież, szczególnie odnośnie poruszania się, odnośnie startów do piłek, odnośnie stabilnej pozycji w obronie, czy to w ataku nawet. Także uważam, że to jest bardzo fajne pod kątem szkoleniowym, bo jednak młodzież ma troszeczkę inne podłoże, musi się do niego dostosować, a poruszanie tam jest naprawdę bardzo trudne. Dlatego uważam, że przechodząc teraz na plażę, jak wracamy już od przyszłego tygodnia, myślę, że będzie dziewczynom, czy też chłopakom, dużo łatwiej się poruszać niż było to na śniegu. Także myślę, że to jest bardzo duży plus, jeżeli chodzi o nawet o samą pracę na siatkówce plażowej. Ja myślę, że na pewno każde granie to jest fajne dla nas doświadczenie i ze wszystkiego nowego możemy wyciągnąć inne lekcje. Myślę, że na pewno była to też fajna praca drużynowa. Gdyby nie było drużyny, to nie byłoby sukcesu. Na pewno umocniło to nasze relacje z dziewczynami i poprawiło nasze właśnie poruszenie, tak jak trener powiedział.